List gończy za Łotyszem Igor Semte wydała prokuratura regionalna w Białymstoku. Współwłaściciel znanej w Suwałkach spółki nie stawiał się na wezwania prokuratora. Okazuje się również, że ścigany Łotysz jest negatywnym bohaterem afery podatkowej na Łotwie. Sprawa dotyczy wyłudzeń podatku VAT. Jeszcze rok temu śledczy mówili o kwocie około 80 milionów złotych. Nieco ponad rok temu prokuratorzy postawili w tej sprawie zarzuty jednemu z suwalskich biznesmenów. Po zatrzymaniu mężczyzny zwrócili się do sądu o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego, jednak sąd do wniosku się nie przychylił. Nazwisko Igor Sate pojawiło się w wykrytej w 2015 roku łotewskiej aferze podatkowej. Tamtejsza policja finansowa podała pod koniec 2014 roku, że zorganizowana grupa osób wykorzystująca dokumenty i własności posiadanych przedsiębiorstw uciekała przed podatkami i przeprowadziła oszukańcze działania, powodując znaczną stratę dla kraju w przybliżeniu w wysokości 1 300 000 euro podatku. Łotewskie organy ścigania uważały też, że grupa zajmowała się praniem pieniędzy za okres od stycznia 2013 do listopada 2014 roku. Jak podawały łotewskie media, w orzeczeniu sądowym wydanym w sierpniu 2017 roku w sprawie konfiskaty zajętych pieniędzy oraz innego majątku po raz pierwszy publicznie wymieniono nazwiska osób, które uważa się za organizatorów i realizatorów tego przestępczego procederu. Wśród nich pada nazwisko Igor Sate. To w jego domu w Jurmali znaleziono najwięcej pieniędzy w gotówce. Były to niebagatelne kwoty 622 tysięcy euro i 241 tysięcy dolarów.